Mogę zakraść się w nocy do domu pana Ferrera i zabrać teczkę z dokumentami. Leuterio i Rodolfo będą czekali na zewnątrz. Nie zawiedziemy pani. To jedyny sposób, żeby dowieść niewinności pani matki. Zacznę od podziękowań. To moja matka, dlatego wasza propozycja jest kusząca. Ale się nie zgadzam. Dionisio nie zawahał się, gdy chodziło o mamę. Dla was nie będzie miał żadnych względów. To zbyt ryzykowne. Może kogoś przekonamy, żeby nam pomógł. Kogo? Natalię. Pan Dionisio jej ufa. Pomoże nam wejść do domu i zabrać teczkę. Tylko ona mogłaby to zrobić. Nieźle wymyśliłaś. Ale czy Natalia zechce? To jej ojciec. Ma mętlik w głowie, bo Dionisio obsypał ją prezentami. Zna nas od dawna. Bardzo lubi panią i panią Agustinę. Choćby była zaślepiona, to może nam pomóc. Przyjaźnimy się. Chyba mnie wysłucha. Może uda mi się ją przekonać. Jeśli ci się nie uda, może ostrzec ojca i zdradzić mu nasze zamiary. Natalia nigdy by nas nie zdradziła. Jest bardzo dobra. Trzeba ją namówić. I to jak najszybciej. Nie ma innego wyjścia. Jutro z nią porozmawiamy. Pojedziesz ze mną? Dlaczego nie chcecie, żebym pomówiła z ojcem? Wszystkiemu zaprzeczy. Będzie powtarzał to, co zawsze, że to kłamstwa, że nie ma dowodów. To samo wmawiał pani Agustinie. Chciałabyś dostać niezbite dowody. Niestety nie mamy ich. Dlatego tak trudno dojść prawdy. Twój ojciec i Isadora są sprytni. Nie zostawiają śladów. Mam się dręczyć wątpliwościami? Po co mi to mówiliście, skoro nie pozwalacie mi działać? Uspokój się. Powiedzieliśmy ci, żebyś zachowała czujność. Żebyś podjęła decyzję z myślą o sobie. Nie chodziło nam o konfrontację z Jagiem ani z Dionisiem. Do ślubu zostało kilka dni. Proszę ci, żebyś ich obserwowała. Zwracała uwagę na każdy szczegół. Może dzięki temu dotrzesz do prawdy. Wiem, że to rujnuje twoje plany. Niszczy twoje wielkie nadzieje na ślub. Nie wychodź za mąż, jeśli nie będziesz w 100% pewna miłości Jaga. Nie można się bez końca oszukiwać. Często nie chcemy widzieć prawdy, bo jest zbyt bolesna. Posłuchaj Daniela. Bez względu na twoją decyzję, zawsze będę przy tobie. Wybacz, że poprosiłem Daniela o pomoc. Wiem, że go lubisz i posłuchasz jego rady. Ja też bardzo ją lubię. Nie chcę, żeby cię skrzywdzono. Dziękuję za zaufanie. Wiesz, jak cię kocham. Może cię to kosztować wiele łez. Nie ma nic lepszego od prawdy. Kłamstwo sprawia tylko ból. Jedno mnie martwi. Usiądźcie wszyscy. Zaczynam się denerwować. A co, jeśli Natalia się zgodzi, ojciec ją przyłapie i coś jej zrobi, tak jak matce pani? Sądzisz, żeby ją skrzywdził? Jemu nie wolno ufać. Nie wiem, czy Dionisio kocha Natalię. Z nikim się nie liczy. Najpierw musimy sprawdzić, czy Natalia nam pomoże. Jeśli się zgodzi, poprosimy, żeby ułatwiła nam wejście.
W razie przyłapania nie wydamy jej. Będzie mogła się wyprzeć, że ma z nami coś wspólnego. Tak jak jej ojciec wyparł się pani Agustiny. To okropne, że musimy zastawić na Dionisia pułapkę. Ale nie mamy innego wyjścia. Daniel może nam pomóc. W czym? Ma wpływ na Natalię. Pani Amanda go lubi. Dorotea ma rację. Pani może się nie podobać ten pomysł, ale w tej chwili Daniel rozmawia z Natalią o jej ojcu i Jagu. Próbuje otworzyć jej oczy. Pani Amanda go prosiła. Rozumiem, że o Dionisiu, ale co jego ma z tym wspólnego? Ten dran jest chyba w zmowie z panem Dionisiem. Co takiego? On nie kocha Natalii. Pan Ferrer go zmusza do ślubu. Si te marchas, no me pidas comprensión. Busca lo que te hace tanta falta, no lo debo tener yo. He sido tu amiga, compañera y tu amante de ocasión. Y ahora me confiesas que quisieras encontrar un buen amor. Przecież to twoje dziecko. Nieprawda. I złapiesz mnie na dziecko, żeby żyć w luksusie. Obrażasz mnie. Za kogo mnie masz? Próbujesz się wkręcić do jednej z najlepszych rodzin w kraju. Nie chciałbym mieć dziecka z kimś takim jak ty. Czego mi brakuje? Jesteś zwykłą sekretarką, prostaczką. Jesteś dla mnie nikim. Milcz. Pragnę cię przeprosić. Okropnie się zachowałem. Wystraszyłem się, kiedy powiedziałaś, że będę ojcem. Zrozumiałam, że cię kocham i chcę się z tobą ożenić. Naprawdę? Zakochałam się w tobie. Jestem szczęśliwa, że ty też mnie kochasz. Jak mógłbym cię nie kochać? Masz takie piękne oczy i słodką twarzyczkę. Bóg postawił na mojej drodze cudowną dziewczynę. Jak wygląda prawda, Jago? Tato, naprawdę jesteś mordercą? Pani Amanda tak się martwiła, że poprosiła Daniela o pomoc. Biedna Natalia. Jeszcze zdąży zrezygnować ze ślubu, ale jest w ciąży, nosi dziecko Jaga. Taki mąż nie na wiele się przyda. Musimy zdemaskować pana Dionisia. Natalia powinna poznać prawdę. Trzeba uprzedzić Daniela o naszym planie. Wtedy nam pomoże. Pani tu rozkazuje. Prosimy Daniela o pomoc? Co robimy? Chodzi o moją mamę. Sama z nim jutro porozmawiamy. Witaj. Wpadłem cię tylko ucałować. Dobrze, że jesteś. Jak ci się układa z Luzmą? Źle. Kto by pomyślał, że będę żałowała waszego rozstania? Jeszcze nic się nie stało. Modlę się, żeby do ciebie wróciła. Oby tak było. Zasnęła. Zanieś ją do pokoju. Zaraz ją otulę. Cześć, Pablo. Spotkamy się w kafejce pod słonecznikiem? Jadłeś już kolację? Nie, mamo. Zostań z nami.
Nie chcę, żebyś siedział sam w domu. Refugio przygotowała twoją ulubioną fasolkę. Zostanę, muszę tylko zadzwonić. Pójdę podgrzać kolację. Cześć. Dostałem twoją wiadomość. Spotkamy się za pół godziny. Jestem Mariana. Zostanę tu dłużej. Chcę cię uprzedzić, że nie przyjdę. Przecież się umówiliśmy. Miałem się zastanowić. Muszę zająć się rodziną. Nie mogę przyjść. Nic się nie stało. Właśnie wróciłam do domu. Nie wiedziałam, czy się przebrać. Przełożymy spotkanie na inny dzień? Jutro się zobaczymy. Dobranoc. Bardzo mi się podobasz. Odtrącasz mnie, a przez to jeszcze bardziej mnie pociągasz. Jak cię zdobyć? Rano pozbieracie, trzeba odpocząć. Jutro idźcie spać. Dziękuję za wszystko. Dobranoc panu. Nie chce ci się spać? Najpierw muszę z panią porozmawiać. Z panią? Wybacz, z tobą. Co się stało? Wiem, że to zły moment, ale muszę ci coś powiedzieć, nim będzie za późno. Co ci jest? Przykro mi, kiedy patrzę na Pabla. Nie potrafię być blisko niego. Jasne, bo się kochacie. Chyba musisz przeżywać to samo z Danielem. Kiedy twoja matka wyjdzie z aresztu, wyjadę. Mama chce jechać ze mną, ale nie wiem, czy powinnam się zgodzić. Dokąd chcesz jechać? Nie wiem. Wszystko jedno, byle zacząć od nowa. Rozumiesz mnie? O wiele lepiej niż myślisz. Nie płacz. Nie chcę się z tobą rozstawać. Wiesz, że kocham cię jak siostrę. Ale codziennie widuję Pabla. To mnie dręczy. Jego też. Rzucisz szkołę i terapię? Swoje plany? Muszę je odłożyć do czasu, aż dojdę do siebie. Chciałabym cię namawiać na zostanie z Pablem, bo cię kocha. Chciałabym przekonywać do walki o wasz związek, ale tego nie zrobię. Szanuję cię. Nie będę wywierać na ciebie presji. Sama podejmiesz decyzję. Zapytaj serca. We wszystkim ci pomogę. Dziękuję. Nasza sytuacja finansowa nie jest najlepsza, ale tylko powiedz, czego potrzebujesz, a ja ci pomogę. Opłacę studia, terapię, pobyt twojej mamy, cokolwiek zechcesz. Muszę to zrobić sama. Mama powinna zadbać o siebie. Będę za wszystkimi tęskniła, ale pora na samodzielność. Przytul się. Zostaniesz na